Prognoza pogody. Dziś niedziela, czwarty dzień czerwca. Paulina Królak, zapraszam Państwa na szczegóły. W dalszym ciągu pozostajemy w zasięgu wyżu z nad Bałtyku i napływają do nas coraz cieplejsze masy powietrza. Najbliższej nocy najcieplej będzie w Lesznie. Tutaj temperatura wzrośnie do 10 stopni. Na pozostałym obszarze wahać się będzie od 8 do 9 stopni. Noc pogodna z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na barometrach 1013 hektopaskali, a ze wschodu wiatr powieje słabo z prędkością do 15 km na godzinę. Jutro, tak jak wspomniałam, pogoda wyżowa, co za tym idzie, będzie ciepło, bo w tym najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 21 do 23 stopni na północnym zachodzie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale padać nie powinno, a ciśnienie będzie spadać. W samo południe w regionie wyniesie 1011 hektopaskali. W poniedziałek zachmurzenie w całym naszym kraju na ogół małe i umiarkowane. Nieco więcej chmur na zachodzie, ale w całej Polsce będzie pogodnie, bez opadów deszczu. Temperatura wahać się będzie od 21 do 24 stopni. A co wydarzy się w kolejnych dniach? Spójrzmy na następną mapę pogodową. We wtorek i w czwartek okresami prognozowane są przelotne opady deszczu, ale proszę spojrzeć, że te najbliższe dni będą bardzo ciepłe, 20-24 stopnie i noce również będą dużo cieplejsze, 12, a nawet 14 stopni zobaczymy minimalnie na termometrach. Teraz to wszystko, do zobaczenia.